Szanowni Państwo, znajduję się w miejscu, które znają wszyscy mieszkańcy Olsztyna i większość mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Za mną pylony pomnika wyzwolenia ziemi warmińsko-mazurskiej, a tak naprawdę pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Pomnik ten został odsłonięty 21 lutego 1954 roku. Autorem pomnika jest znakomity rzeźbiarz Ksawery Dunikowski. Po 1989 roku, po roku przemian, w Olsztynie, w województwie rozgorzała bardzo burzliwa dyskusja, co dalej z tym pomnikiem. Czy ten pomnik powinien zostać, czy też powinien zostać przemieszczony w inne miejsce. Zadawano bardzo, bardzo wiele pytań. W 1993 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisuje pomnik do rejestru zabytków, a w 2010 roku wpisuje otoczenie tego pomnika do rejestru zabytków nieruchomych. Ale dyskusja trwa do dzisiaj. Wielu zadaje sobie pytania odnośnie tego pomnika. Są to na przykład pytania takie, czy rzeczywiście jest tak, że budulec, z którego został wybudowany pomnik, pochodzi z mauzoleum Hindenburga pod Olsztynkiem. Czy to jest dzieło sztuki? Jak postępowano z tego typu pomnikami w Polsce i w Europie? Otóż, szanowni Państwo, żeby odpowiedzieć na te pytania, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na najbliższy piątek, 20 października, na godzinę 9, na konferencję organizowaną przez Muzeum Warmii i Mazur i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencję Zachować, Zmienić, Zburzyć losy pomników w czasach przemian. Na tej konferencji najlepsi naukowcy z całej Polski i Europy odpowiedzą na pytania, czy takie pomniki to dzieła sztuki, czy takie pomniki powinny, pomimo przemian politycznych, pozostawać w takich miejscach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Takiego wydarzenia, takiej konferencji jeszcze w Olsztynie nie mieliśmy.